Na pierwszym spotkaniu opowiadałem trochę o historii starożytnej Mezopotamii w kontekście różnych kultur. Dzisiaj konkretnie państwo Sumerów. Przypomnę to, co mówiłem też na pierwszym spotkaniu, że Sumerowie zostali odkryci zupełnie przypadkiem, nie przez jakieś wykopaliska, nie przez jakieś teksty, przez teksty właśnie, ale nie teksty konkretnie tej kultury. Badacze, językowcy, lingwiści zauważyli odrębny język w starożytnych inskrypcjach, w starożytnych tekstach. Jeśli istnieje język, to musiał istnieć lud, który go stosował. Dzisiaj po wielu dziesiątkach lat badań wiemy o Sumerach naprawdę zaskakująco dużo. Wiemy, że to najstarsza cywilizacja w tej historii, która jest spisana. To też wiele razy powtarzane słowo pierwsze. Sumerowie, czyli pierwsze królestwo, forma jakiegoś państwa z władcą, to pierwsze w końcu potem imperium, czy właśnie cywilizacja. To pierwsze pojęcie stolicy. Było państwo i miało swoją stolicę. Nie tylko miasta państwa, jak w starożytnej Grecji, ale coś więcej. To także były miasta i okoliczne jakieś miejscowości, czy wioski, czy po prostu osady tworzące państwo. Więc pierwsze pojęcie stolicy, pierwsze pismo, dalej pierwszy, najstarszy system prawa, czyli spisane jakieś, to co było wcześniej umową, zostało spisane jako unifikacja dla wszystkich. Dalej, także pierwszy system religijny. Wcześniej mamy systemy pierwotne. Tutaj pojawia się system jakoś zebrany w jakąś jedną całość, który jest wspólny dla różnych miast. Na terenie dzisiejszej Belgii, taka mniej więcej jest teren tutaj Sumerów, mamy 18 głównych miast rozsianych, jak widzicie, pomiędzy Eufratem i Tygrysem. Od tutaj na dole mapy przy Ur, Durum mamy Zatokę Perską od południowego wschodu, więc ten system religijny, system prawny, system tych miast, którymi kierował jeden władca, o tym za chwilę więcej, na razie trochę chcę wprowadzić w ten temat. Na terenie wielkości, mówię, Belgii, czyli bardzo malutkim, 18 miast, które miały nawet po 50-60 tysięcy mieszkańców. Miasta, jak zobaczymy zaraz, swoimi rozmiarami imponujące. To także początek sztuki. Kiedy ludzie mogą odejść od pługa, powiedzmy, kiedy nie muszą pracować nad tym, co jest tylko dla nich, no bo tak trochę było, że ludzie żyli, żeby jeść, czy jedli, żeby żyć i musieli robić wszystko to, żeby mieć jedzenie. Jak się skończyło jedzenie, musieli iść dalej szukać i ogólnie nie mieli czasu na jakieś tam rzeźbienie. A tutaj pojawia się nadwyżka żywności, czyli tak dobrze nam działa system nawodnień, system gospodarki wodnej w rolnictwie, że produkujemy dużo więcej niż możemy zjeść. W związku z tym ktoś nie musi produkować i może się zająć sztuką, ktoś nie musi produkować, może się zająć garncarstwem, literaturą i tak dalej, doskonaleniem sztuki wojennej, budowaniem miast, osad, bo możemy zacząć handlować. Ktoś ma coś innego niż ktoś inny, możemy się wymieniać i tak nam się dzieje początek cywilizacji. Także literatura. Ktoś nie musi robić w polu, może się zająć książkami. I powstają poematy, mitologie, powstają najstarsze teksty literatury, nam dzisiaj znane. Ciekawe też jest to, wiecie, pismo klinowe, czyli takie różne pionowe, poziome kreski, trójkąty wbijane w miękką glinę, ale także pieczęcie cylindryczne, niewielkie, jak bateria, czasem taka grubsza od taki grubszy paluszek, pieczęcie, które były wydrążane, wyrzeźbione, tak by można było je w kawałku gliny odnieść, jak walcem przejechać i mieć jakiś obraz. I na przykład taka jedna z tych pieczęci, tutaj ją mam całą, proszę zwrócić uwagę, co tu się pojawia. Mamy w środku księżyc, w środku słońce, a naokoło planety. To jest pieczęć sprzed 5000 lat. A czy to nie przypomina trochę tego, co głosił Mikołaj
Kopernik, czyli to, że jednak to nie Ziemia jest w centrum, tylko Słońce, a to się pojawia na takiej naprawdę maleńkiej pieczęci właśnie wielkości baterii. Także to też jest imponujące. Może to nie chodzi zupełnie o to, ale no, ta wielkość, ta ilość, coś by tu się zgadzało. Dalej, tak wygląda ta pieczęć. Jeszcze tu inny przykład. Udało mi się złapać właśnie, jaka jest drobiazgowość w przedstawieniu, szczegóły przedstawienia postaci wydrążonej tak jakby do wewnątrz, taki negatyw, żeby potem stworzyć to odbicie i możemy to odczytać. Mowa jest tutaj o złożeniu hołdu królowi, który siedzi na tronie. Zobaczcie jego czapkę, jego brodę, jego ubrania. To wszystko tutaj opisane. Pieczęć mówi o właścicielu, o tym, który ma władzę. To tyle, jeśli chodzi o takie zagajenie trochę tematu. Nie tylko to oczywiście, geometria, arytmetyka, kalendarz, ten podział na 60, 12, 6 i tak dalej, to też oni robią. Także mitologia. Wcześniej nikt na to nie wpadł. No, czy nie mamy wcześniej tekstów, bo oni wymyślili pismo, czyli to, żeby spisywać wydarzenia. Nie tylko na początek spisywali rachunki, obliczenia, ale potem także i swoją właśnie mitologię, czyli stworzenie świata, jakie były relacje między bogami, jak powstał człowiek, mit o potopie. To wszystko ma początek właśnie w cywilizacji Sumerów, czyli takie zastanowienie się nad tym, jak powstał świat, który potem przejmują także i Rzymianie, i Grecy, i Egipcjanie. Oni wszyscy się nad tym zastanawiają, swoje wersje jakoś proponując. Sam początek jest właśnie w nich. Kilka słów, dosłownie kilka slajdów o chronologii tego państwa. Tak naprawdę tutaj zapisałem taki najbardziej kompromisowy układ chronologiczny, czyli początek gdzieś mniej więcej prawie 4000 lat przed Chrystusem, czyli 6000 lat temu. I te okresy, pierwsze dwa, Uruk i Djemdet Nasr, to są okresy związane z miastami, gdzie były odkrycia z tego okresu. Wyjaśniałem to trochę na tym, jak się bada archeologicznie na drugim spotkaniu. To właśnie mniej więcej by do tego nawiązywało. Zobaczcie, te okresy są oczywiście bardzo umowne na podstawie znalezisk, różnic w tych znaleziskach. Można było badać glinę, zabytki, które też jakoś potem pewne prawidłowości się w nich odkrywały. Natomiast to jest też pewna teoria, to znaczy nie jesteśmy tak w stanie jak dzisiaj powiedzieć. Tutaj Napoleon rodzi się, umiera, Hitler rodzi się, umiera. Tutaj tak się nie da zrobić. Do pewnych rzeczy musimy być też przygotowani do jakiejś teorii, że coś musiało być na pewno przed albo na pewno po, ale dokładnie nie wiemy kiedy, bo nie jesteśmy w stanie. Wiemy co nieco o ilości, o tym, jak długo rządzili królowie, o tym zaraz opowiem, ale też nie do końca. Kilka słów o każdym z tych okresów, żeby wprowadzić nas w ten klimat. Otóż okres Uruk to są te trzy warstwy archeologiczne, szósta, piąta i czwarta właśnie w Uruk. Mówiłem o tym systemie warstw, tych stratach, które są w odkrywanych miastach. Pierwsze monumentalne budowle z tego okresu. Monumentalne dla nas może to się nie będą wydawały takie monumentalne, ale dla nich, jeśli mamy do dyspozycji tylko cegłę, nawet nie wypalaną, a więc tylko suszoną, to jednak stworzyć z tego budowlę, która przetrwa, która będzie piętrowa, która będzie dość potężna, to wcale nie było takie łatwe. I to na pewno było coś, co było wyjątkowe, co było wyznaczające. Pojawia się też koło garncarskie. Skąd to wiemy? Bo wcześniej mamy zupełnie inną ceramikę, nieforemną, taką widać, że ludzkimi rękami robioną, a w pewnym momencie ona się zaczyna robić taka bardzo doszlifowana, dopracowana. Ewidentnie widać, że no właśnie koło garncarskie, ten wynalazek, który Sumerowie właśnie wprowadzili w użycie, bardzo pomógł w tym, żeby zmniejszyć, wycienić ścianki naczynia, ale także je upiększyć. Dzięki temu potem, no może potem pojawia się też to, by je ozdabiać. Jest hierarchia społeczna, bardzo jasno określona. Jest król, który jednocześnie jest kapłanem, on stoi na czele ludu, ma konkretną funkcję. Król, który jest związany z miastem, którym kieruje, którym rządzi.
Dalej mamy ten okres Jemdet Nasr, to jest tak naprawdę taki sam okres jak poprzedni, wiele się to nie różni, jednak mówimy o czasie 5000 lat temu, więc trudno tak to jednoznacznie dzielić. Natomiast tutaj na pewno jest różnica w ceramice, stąd ten okres został wydzielony, bo trzecia warstwa w Uruk ma troszkę inną ceramikę niż wcześniejsze, więc już wiemy, że coś musiało się wydarzyć, że coś nastąpiła jakaś zmiana, że coś zostało udoskonalone. Dalej mamy rozwój już pisma, już są systemy podatkowe, spisy wydatków, spisy transakcji handlowych. Społeczeństwo dzieli się, to znaczy na tych, którzy się zajmują budownictwem, którzy się w ogóle nie zajmują rolnictwem, na tych konkretnych rolników, na tych, którzy zajmują się systemem nawodnień, czyli powiedzmy też inżynierowie dzisiaj, więc już to społeczeństwo zaczyna się dzielić. To też jest nowe zjawisko. Wcześniej wszyscy się zajmowali tym samym, a tutaj zaczyna się ten podział tej drabiny społecznej, warstw społecznych powoli zaczyna się dziać, aczkolwiek nie ma jeszcze takich na przykład arystokratów, którzy mają swoje pałace i żerują na pracy biedniejszych. Tego jeszcze tutaj nie ma. Potem pojawia się, no właśnie, początek królów, okres wczesnodynastyczny, początek dynastii. Pojawia się to, widać, że rozwój miast, że miasta są też umacniane, że miasta są, no z tego mamy tutaj jeszcze może tą wzmiankę o królu Emebaragezim, który był 22. królem i był pierwszym z dynastii, był z pierwszej dynastii Skisz i on prawdopodobnie, tu jest na zapytania postawiłem, no on włada już całym Sumerem. To już nie jest władca regionalny, każde miasto ma swojego króla, takich było 22. Nie, on włada całością. Czyli jakaś się dzieje zmiana, kiedy oni decydują się na to, że jednak jeden będzie działał nad wszystkimi. Czyli zdaje się właśnie stolica, czyli miejsce, które będzie nadzorowało i tu było potrzebne spisanie prawa, jakichś reguł, zasad, które byłyby jednakowe we wszystkich miastach. No, nam to się wydaje może oczywiste, tutaj to było nowością. Rozwój, bardzo mocny rozwój sieci nawadniającej, także coś, co jest nowe w tym okresie wczesnodynastycznym. Natomiast ciekawy jest ten drugi okres dynastyczny, powiedzmy nie taki długi, bo to mniej więcej 200 lat, bo w nim pojawiają się hymny świątynne, hymny religijne. Czemu to ważne? Bo to świadczy o tym, że mamy coś na kształt, powiedzmy, liturgii. Że już nie jest tak, że każdy w jakiś sposób, ten kapłan powiedział, zróbmy tak i tak i my to robimy. Tutaj się już dzieje konkretnie, mamy teksty liturgiczne, czyli to, że w każdej świątyni, w każdej sytuacji będziemy używali tych samych słów. To jest też przełom, to jest coś, co świadczy o tym, że no, ta kultura już właśnie w tej formie religijnej, jakiegoś systemu religijnego zaczęła się konkretyzować. Dalej, z tego okresu pochodzą mury. To też jest ciekawe. Po co robić mury, jeśli nie mamy wrogów? Jeśli robimy mury, no to świadczy to tylko o tym, że no, mamy przeciwników, że musimy się przed kimś bronić. Te mury też są potężne. Więc też trzeba wiedzieć, my poznajemy cywilizację Sumeru, ale taki podział, jak mamy dzisiaj, prawda, granica Polska-Niemcy, taki podział był bardzo, jest dzisiejszy. Takie podziały wtedy nie istniały. Mamy sąsiadujących ze sobą władców, sąsiadujące państewka, które czasem zajmowały terytorium jednego miasta, które też napadały, próbowały zdobywać swoje wpływy. W tym wszystkim rodzi się jakaś dominująca cywilizacja, której wpływ będzie widoczny przez tysiące następnych lat. Dalej, ten okres też ciekawy, trzeci okres wczesnodynastyczny, rywalizacja tych państw i miast, no bo każde próbuje, jak mamy dzisiaj województwa, miasta wojewódzkie, no może nie ma takiej walki o jakieś wpływy, ale w tym czasie jednak tak było, czyli które będzie tą stolicą, które będzie narzucało swoje innym, czyli zaczyna się dziać to, co nazwiemy polityką, gdzieś początek politycznych spraw. Czyli właśnie kombinowania, układów, sponsorowania, dodawania, wysyłania, karania. To zaczyna się tutaj dziać. Z tego okresu będzie pochodziło też prawo, czyli właśnie zaczynamy karać za różne rzeczy. No, to co się zaczyna i dzisiaj też trwa. To chyba tyle, co chciałbym powiedzieć. A jeszcze to, co ważne, mity i eposy, czyli pojawiają się teksty, które nam będą mówić o legendach,
o czymś, co się może nigdy nie wydarzyło, ale co nam daje naszą historię. Zaraz o tym jeszcze więcej opowiem. Potem mamy okres akadyjski, o Sargonie z tej dynastii będę mówił na innym spotkaniu. Z miejscowości Akadu Sargon zdobywa Sumer, przyjmuje jakby nowe królestwo, zwycięża Sumerów, ale Sumerowie są tak silnie zakorzenieni, że nowe królestwo przejmuje sumeryjskie zwyczaje, systemy podatkowe, wszystkie układy, więc jakby nie jest takie narzucające bardzo swoje, jak na przykład Rzym, który, prawda, gdzie zapanował, no to próbował wszystko sobie podporządkować. Tutaj nie. Akadyjczycy raczej przyjmują to, co Sumer wypracował, nie zmieniając tego bardzo. Natomiast na pewien czas udaje się stworzyć na nowo Imperium Sumerów, to jest wcale nie na długo, na 100 lat, jest zjednoczenie kraju przez władców tej trzeciej dynastii i to jest niby krótki okres, tylko 100 lat, ale z tego okresu mamy najwięcej zabytków piśmienniczych. Nie wiemy, czy wcześniej nie było, te mamy dostępne. Całe biblioteki, różne inskrypcje, teksty, hymny, modlitwy, pieśni, jakieś eposy, właśnie teksty mitologiczne, teksty także magiczne odnośnie jakichś symboli, jakichś znaczeń, także teksty prawne. No właśnie, ja podziwiam archeologów za to, że widząc coś takiego, to nie jest duże, ile to ma, parę centymetrów, zobaczcie. To miało 3 kolumny tekstu, tekst jest nieczytelny we wszystkich tych momentach, ale oto przed nami, moi drodzy, jest sumeryjska lista królów, fragment tej listy. To jest bardzo ciekawy tekst. Tekst, który... fragment, tak? Niewielkiego tekstu. Tekst, który jest dostępny w podobnie wyglądających kopiach, kilkudziesięciu przynajmniej. Tekst, który jest spisem władców od samego początku istnienia kultury cywilizacji sumeryjskiej. Prawdopodobnie ten tekst był kopiowany, na nim się można było uczyć pisać, uczyć czytać, bo tam się pojawia trochę jak w błogosławieństwach Pana Jezusa. Błogosławieni ci i ci, albowiem to i to. Błogosławieni ci i ci, albowiem to i to. I w ten sposób trochę powstaje ta sumeryjska lista królów. Przedstawię tylko jej kawałeczek. Proszę, spójrzmy. Po tym, jak królestwo zostało dane z nieba, królestwo było w Eridu. Tu jest ważne, zobaczymy różne miasta. Najpierw jest królestwo w Eridu, potem Eridu zostało porażone orężem i królestwo zostało przeniesione do Bat-Tibiry, potem z Bat-Tibiry zostało porażone orężem i królestwo było w Larak. I tak ileś tam królów i cały czas to królestwo się zmienia. Miejsce, gdzie jest stolica. I teraz zobaczcie. W Eridu Alulim był królem, panował przez 28 800 lat, także sporo panował. Po nim Alalgar był królem, który panował przez 36 000 lat, więc oni razem panowali 64 800 lat. Taką informację znajdziemy w tej sumeryjskiej liście królów. Dalej mamy kolejną listę w tym nowym miejscu. Emen-Luana panował 43 200 lat, a Emen-Galana panował 28 800 lat i potem rządził boski Dumzi, wszyscy znamy pasterz, panował 36 000 lat. Cóż to jest? Czemu to tak wygląda? Tu jest kolejny fragment tej tablicy. To jest tablica z Muzeum Uniwersyteckiego w Filadelfii. Co to ma znaczyć? Czemu tak to wygląda? Pokazuję to, bo to może Państwu przypomnieć trochę genealogię z Księgi Rodzaju. O tym, jak tam żyją królowie tak bardzo długo, jak Noe żyje 660 lat i tak dalej. Wiadomo, że to są rzeczy zupełnie zawyżone, że to nie są prawdziwe liczby. I nawet trudno sobie je dzielić, załóżmy, przez 1000, żeby były prawdziwe. Tak się nie da. To wszystko było jeszcze przed potopem, czyli zanim się zaczął ten okres historyczny, powiedzmy, ten, który znamy z różnych dzieł historii. Bardzo ciekawy dokument, który, jak powiedziałem, znajdowano w wielu miejscach Mezopotamii. To znowu jeszcze raz przepraszam, ale proszę, zapraszam. Mhm.
No, było potrzebne stworzenie historii, stworzenie swoich korzeni, swoich filarów. To była też bardzo ważna rzecz propagandowa, żeby legitymizować swoją władzę. Ja jestem władcą dlatego, że pochodzę z rodu takiego i takiego, a moi poprzednicy to byli tacy i tacy, więc ta władza jakoś jest w moich rękach, z Bożego ustalenia, ale także i z tej chronologii, którą sobie sam napisałem tak naprawdę. Ta godność, która przechodzi, jak powiedziałem, z różnych powodów z miasta do miasta, ale ta godność, która też jest związana z tym, że to królestwo trwa nieprzerwanie. Jest tylko przerwa mała, o której mówi cytat, kto był królem, a kto nie był, tego nie było to jasne, bo była anarchia, bo był bałagan w tej cywilizacji, tak też się zdarzało. Ale bardzo ciekawy tekst, który naprawdę wiele mówi, bo potem już oni nie żyją po parę dziesiąt tysięcy lat, potem już jest normalnie. Ten rządził 40 lat, ten rządził 30 lat, już potem wydaje się, że te potem liczby są kompetentne. No ale co powie nam archeolog, co powie historyk? Czy to ma jakąś wartość ta lista królów, czy nie? Czy ma wartość genealogia, którą znajdziemy w Księdze Rodzaju? Przecież wiemy, że Mojżesz, że Noe na pewno nie żył 600 czy 700 lat, albo Adam, który żył jeszcze prawie 1000. No niemożliwe, żeby tyle żyli. To co, to jest nieważne? No jakaś jest tego rola. Coś to miało znaczyć. I chociażby to, że badając tą sumeryjską listę królów, stwierdzimy, że no, to służyło legitymizacji władzy, uprawomocnieniu się władcy, no to już mamy coś do badania. Natomiast nie możemy na podstawie tego pisać książek historycznych, to jasne. Tak samo jest w Piśmie Świętym. Te teksty nie powstały jako podręczniki historii. Akurat w Piśmie Świętym, jeśli ktoś żyje długo, to jest znak Bożego błogosławieństwa. Jeśli Adam, czy tam potem jego synowie żyją tyle lat, to znaczy, że Bóg im błogosławi. Potem Noe żyje trochę mniej, synowie Noego jeszcze mniej. Czemu ludzie żyją mniej? No bo coraz gorzej żyją. My dzisiaj żyjemy 80, 100, 50, no tak żyjemy. Nie żyjemy po 300 lat, no bo jesteśmy słabi i grzeszni. Tak by nam powiedziała Biblia, tak? W tym języku, w tym myśleniu starożytnego Bliskiego Wschodu. Jeśli chodzi o ten czas, powiedzmy, nowosumeryjski, ostatni czas tej tradycji kultury Sumeru, ten okres jest okresem semityzacji, czyli ludy semickie najeżdżają na Sumer, na Królestwo Sumeru, na tą cywilizację i także jest bardzo duży problem, to znaczy, miasta są wielkie, więc miasta ściągają ludzi ze wsi. Wieś, która była rolnicza, no, nie miała sił do pracy. W związku z tym no, to powodowało pewne zjawiska społeczne zupełnie nowe. Coś nowego się pojawiło, gdy się wykształciło pojęcie miasta. Miasto zaczęło być też problematyczne, także w kontekście zarazy, w kontekście zanieczyszczenia, w kontekście no, możliwości potem jakiegoś takiego sanitarnego życia. I koniec tak naprawdę tego imperium sumeryjskiego to jest właśnie najazd tych, którzy zdobyli Ur i to jest czas wejścia w nową cywilizację, o której opowiem innym razem, ale co tu ważne, nawet potem, kiedy mamy inne kultury, inne tradycje i inne cywilizacje, one wszystkie czerpią z Sumeru. To nie jest tak. Większość tego, jeszcze o tym będę mówił za chwilę, większość tego pochodzi właśnie z tego imperium. Więc poznać tą kulturę jest naprawdę niezwykle potrzebne. Spróbujcie teraz, słuchając tego, co będę mówił dalej, przyjrzeć się trochę Pismu Świętemu. Zobaczycie naprawdę wiele podobieństw. Zobaczycie, że to Pismo, Pismo Święte, teksty powstają w świecie przesiąkniętym tradycją i kulturą, dziedzictwem Sumerów. Otóż tak. Sumeryjski król. Sumeryjski król to Sipa. Sipa to znaczy pasterz. Pasterz, który ma w ramionach owieczkę. Dobry pasterz, można powiedzieć. Ma na głowie czapkę pasterską, specjalną taką czapkę. Ma jakiś strój, jakiś pas pasterski. Ma owieczkę na swoich dłoniach. Czasem owieczka była też na ramionach spoczywająca. I co o tym królu mówimy? Tam w jednym, w tym spisie sumeryjskiej listy królów, tam się pojawiło, że jest pasterzem król. Czemu? Bo król prowadzi owce do pastwiska, dogląda, pilnuje, chroni przed drapieżnikiem, a owce są mu posłuszne. Pasterz rządzi ludźmi w imieniu bogów.
Czy wam to czegoś nie przypomina? O dobrym pasterzu, o złym pasterzu, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. A już nie mówiąc o Chrystusie, który mówi o sobie, ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce. To nie jest żadna nowość. To jest obraz władcy. Jeżeli Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem, to mówi, ja jestem władcą, a wy jesteście moimi poddanymi. My to niby rozumiemy wewnętrznie, ale początek jest właśnie w tradycji sumeryjskiej. Król, pasterz, jeszcze jest jedna ważna cecha jego, poluje na lwy. Pamiętacie, co Dawid zrobił kiedyś z lwami? Z lwem? Król poluje na lwy. Dlaczego? Bo lew jest symbolem tego najbardziej poważnego zagrożenia, siły, z którą trudno jest zwyciężyć, siły nie do pokonania. Król, który walczy z lwem, jest królem, który dba o swoich poddanych, który zapewnia im pokój, bezpieczeństwo przez swoje prawo, przez swoje rządy, przez swoją politykę, przez swoje wojsko. To mniej więcej bardzo, bardzo mocny obraz. Stąd też na różnych obrazach pojawia się właśnie władca, ma na głowie jakiś diadem, walczy to bardzo często albo włócznia, albo właśnie łuk i jakieś tam zwierzęta, no konkretne lwy, walczy z lwami. No od razu archeolog, patrząc na taką tablicę, na taki kawałek płytki, powie, to jest obraz władcy, to jest dobry władca. I tu znowu odcisnąłem dla Państwa pieczęć starożytną. Otóż rozrolowałem tą pieczeń i co pieczęć, nie pieczeń, i co tu widzimy? Widzimy oczywiście władcę, który co zrobił? Pokonał wrogów. Dlaczego? Miasto płonie, zobaczcie, miasto są płomienie, ewidentnie tu widać. To, co jest przerywane, to akurat się zniszczyło, ale widzimy resztę. Tego przedziurawił w udo, tego w tyłek, tego gdzieś tam w bok. Zobaczcie, on pokonał wrogów, to jest potężny władca, który pokonuje wrogów. Takiego króla chcemy mieć, nie jakiegoś słabego. To, że on tego nigdy nie zrobił, to inna sprawa, ale trzeba go przedstawić. Kolejny zabytek, bardzo, bardzo ciekawy, najstarszy na świecie kodeks prawa, kodeks króla Ur, miasta Ur, króla Nammy, to jest ten kodeks. Spisane prawo, które było wcześniej umowne, które było zwyczajowe, które no, było jakoś tam znane, ale ono zostało spisane w związku z tym, co powiedziałem na początku, z rozwojem miast. Trzeba było ujednolicić system prawa. Król jest tym, który działa z ramienia bogów, wprowadza prawo, jest sprawiedliwym. Król jest także najwyższym sędzią. On sądzi, jego decyzja jest taka ostateczna. Jeśli on nie ma czasu, to on mianuje sędziego, ale on jest jedynym władcą, on także w tym znaczeniu, że on jest tym, który sądzi. Dalej, to prawo ma być uznane przez wszystkich i respektowane przez wszystkich obywateli. W związku z tym, jeśli się nie zastosujesz, mamy system także kar. W tym prawie, zaraz poznamy króla Nammy, otóż tu jest właśnie on, uroczy, król Ur. Co w tym prawie jest ciekawe? Otóż w tym prawie mamy powiedziane, że mężczyzna i kobieta są równi wobec prawa. No, to jest przełom, powiedzmy, tak? To jest coś, co jest bardzo ważne. Co jest taką nowością tego prawa? Że niewolnicy także, jeżeli widzą niesprawiedliwość w traktowaniu ich przez swojego pana, mogą złożyć proces, założyć proces. To jest ciekawe. To potem zupełnie znika, także ich pomysł prawny jest niezwykły. Dalej, to nie jest prawo oko za oko, ząb za ząb, to jest niesprawiedliwe. To jest prawo zupełnie inne, to jest prawo, które działa w sposób zadośćuczynienia. Zobaczcie, my też tak dzisiaj żyjemy, jak ktoś zabił człowieka, to my go nie zabijamy, ale dajemy mu więzienie na przykład, tak? Czy ktoś zgwałcił, to my go nie gwałcimy, ale dajemy mu więzienie. To jest oko za oko, ząb za ząb, to nie jest dobre prawo dla nas dzisiaj, tak uznajemy. My wyznajemy to prawo, które mieli już Sumerowie, czyli właśnie adekwatna kara za konkretne działania, które są wcześniej znane. Ten system kar jest oczywiście wcześniej znany. To, myślę, ważna sprawa. Kolejny ciekawy zabytek, bo troszkę w te zabytki chciałbym wejść, to Stela Sępów. Wyobraźmy sobie ją, Stela Sępów. Stela, dlatego pierwsze spotkanie archeologiczne było niezwykle ważne. Mówiłem o tym, czym jest stela, czyli jakaś taka forma tablicy
obustronnej lub jednostronnej tablicy fundowanej na cześć władcy albo z jakiegoś powodu, zwycięstwa, otwarcia jakiegoś budynku, no trochę jak nasze dzisiaj tablice wieszamy na różnych domach czy kościołach. To jest akurat ta tablica nazwana Stelą Sępów, dlaczego Sępów zaraz powiem, to jest fragment tej tablicy, jest opisem zwycięstwa jednego z władców miasta Lagasz nad innym miastem, nad miastem Umma. To zabytek, który znajdziemy w Luwrze. A co w nim widzimy? Moi drodzy, spójrzmy na datę. 2450 przed naszą erą, czyli ponad 4,5 tysiąca lat temu. To jest jedna część tej tablicy. Ona została tylko tak zachowana, no czy tylko, czy aż. Cała reszta jest nam nieznana. Ale proszę zobaczyć, co tu widzimy. Na podstawie takiej tabliczki, 180 cm, to taka jak ja, tabliczka, widzimy, jak wyglądała broń te 5 tysięcy lat temu. Jak wygląda władca, który idzie na czele, tak? Władca idzie na czele, ma jakąś zbroję, jakiś pancerz, jakąś skórę. Za nim są wojownicy, mają swoje tarcze, mają włócznie, mają jakieś hełmy, jakieś napisy naokoło, które też zostały odczytane. Zdobywanie, więc mamy znowu wojska, które gdzieś tam wędrują i króla, który ma rękę w górę w geście zwycięstwa. Z drugiej strony tablicy znajdziemy właśnie owe sępy. Stąd jest tablica sępów, bo są sępy, które co robią? Które wyżerają ludzi, tak? Mięso ludzkie jakieś, tutaj widzimy człowieczka. Więc są te... zaraz się zdziwicie, bo te sępy nie są takie stale wielkie. Mamy oczywiście te napisy, podzielone kwatery z napisami. Tablica wygląda tak. Tyle jest zachowane, a sępy są o tutaj zupełnie, o tutaj. Ale to jest taki detal, więc... No, na pewno ten władca jest tutaj pokazany, tak? Tutaj stał ten władca i tyle się udało zachować, ale no jest to niezwykły zabytek świadczący o no naprawdę kunszcie. Już nie mówmy nawet tyle o tym władcy, no bo władca zdobył to normalne, władca zdobywa miasto, ale jaka jest jakość tej sztuki? No właśnie, pojawia się sztuka. Przepraszam, tutaj będzie nieostre troszeczkę, ale to jest taka płyta wotywna. Może niekoniecznie o niej chcę mówić, ale co jest ważne, co nam się potem przyda w rozpoznawaniu na całe życie, będziecie wiedzieli, gdy będziecie w Luwrze, bo większość jest w Luwrze albo w British Museum w Londynie, bo te dwa kraje kradły najwięcej na Bliskim Wschodzie. Więc mamy sztukę sumeryjską, która jest bardzo charakterystyczna. Otóż ludzie mają wielkie oczy, mają wielkie nosy, mają wielkie uszy. Znaczy wyostrzone coś z tej całej sylwetki. Czasem to było bardzo indywidualne i charakterystyczne. Dalej, proszę zobaczyć, głowa jest z profilu, nogi są z profilu, a cała reszta jest przodem. No bardzo charakterystyczny motyw, który potem się pojawi w Egipcie na przykład. Więc oni jeszcze do końca nie znają całej głębi, tak, to nie są obrazki 3D, ale tak próbują, bo najwięcej detali masz na całym twoim ciele, żeby pokazać bardzo łatwo broń, ozdoby, tam twarz, nogi, to tam sobie można skręcić. No, więc to będzie ten kanon, który stworzą Sumerowie, jeśli chodzi o sztukę, będzie potem w różnych kulturach cywilizacji Bliskiego Wschodu, starożytnego Bliskiego Wschodu, to będzie ważne. Były też znaki umowne, na przykład tutaj kosz na głowie. Co to może znaczyć, ten kosz na głowie? No, starożytni archeolodzy nie są do końca pewni. No, prawdopodobnie chodzi o to, że był budowniczym. Być może niósł ofiarę, być może niósł tam jakiś tam cement czy coś innego, jakieś spoiwo. No, wiadomo, że sam tego nie robił, ale co to miało znaczyć? On ufundował świątynię. Ale to znowu, że tak było, no, to są pewne teorie, tak? To są pewne hipotezy, powiedzmy, archeologów. Kolejny niezwykły zabytek, który znajdziemy tutaj, waza 3000 lat przed Chrystusem, czyli no, ponad 5000 lat temu, naczynie alabastrowe, niewysokie, bo ma metr wysokości, ale jest to najstarszy istniejący na świecie przykład płaskorzeźby. Najstarszy przykład. Co tu jest ciekawego? Pokażę... na innym przykładzie, to znaczy
To jest odrys tego całego, tej wazy. Oto zobaczcie, wysokość człowieka świadczy o jego pozycji. I królowie są zawsze gigantami, a jacyś tam chłopi w polu są zupełnie malutcy, żołnierze gdzieś tam po środku. Także to świadczy o nie tylko o tym, że tyle było miejsca na wazonie, ale świadczy o tym, jaki był status społeczny. Także król był ten największy. Więc tutaj mamy trzy poziomy bardzo ciekawe. Na samym dole mamy Eufrat lub Tygrys, mamy zboże, bo widzimy kłosy bardzo dobrze. Mamy kłosy, czyli to, co jest bogactwem, to, co daje życie całemu państwu. Mamy też rolnictwo, więc no, zboże, ale także i zwierzęta. Różne zwierzęta, zobaczcie, każda twarz jest inna, różne rogi albo bez rogów, różne uszy. Też wszystko ozdobnie wyrzeźbione. Tutaj są nadzy mężczyźni, którzy niosą ofiary, niosą jakieś dary, jakieś kosze. Nagość jest symbolem słabości. Nigdy król nie będzie nago przedstawiony. Będzie w pięknej zbroi. Więc nagość to jest dla niewolników, dla robotników. Ale jeśli przyjąć, że to jest rzeczywiście waza świątynna, to także nagość miała sens religijny. To była jakaś forma oddania czci bóstwu, dlatego że w górnym polu, które się dobrze nie zachowało, mamy władcę, który składa jakiejś bogini ofiary. Więc ta procesja gdzieś wędruje, tak? I prawdopodobnie ta nagość nie jest symbolem niewolnictwa, ale właśnie jakiejś sakralności. Ale do końca o co chodzi, nie wiadomo. Teraz wejdźmy w coś naprawdę pięknego. Mamy coś takiego. Powiem wam, że jest to piękne. Dlaczego? Co to w ogóle może być? Już myślę, że wiemy, tak? Nazwano to hełmem. Jest to hełm Mestkalmduga z połowy trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem. I to jest, moi drodzy, coś pięknego. Otóż to jest wykonane z jednego kawałka blachy, bez żadnego spawania. Z czego to jest zrobione? Z elektrum, czyli ze stopu złota i srebra. Niezwykle ozdobne i piękne. Zwróćcie uwagę, że mamy loki wyrzeźbione. Jak się zbliży, tutaj nie widać, ale każdy włos jest osobno jakoś tam wyeksponowany. Na środku głowy jest przedziałek, no bo jakżeby inaczej. Dalej mamy opaskę, która spina włosy, z tyłu jest jakiś kucyk jakby taki, tak? Dalej te dziury naokoło prawdopodobnie służyły do tego, żeby jakoś wyściełać środek, żeby było to miło i wygodnie nosić. No jeśli to jest stop złota i srebra, tak kunsztownie zrobiony 5000 lat temu, to nie może być czapka dla robotnika. Więc ktoś, kto to znalazł, powiedział jasno, to jest czapka królewska. Co więcej, to być może jest forma korony, bo my dzisiaj znamy koronę, taką jak nosi królowa, ale jednak te kanony się zmieniają. Nakrycie głowy uroczyste, ozdobne, być może to była korona, bo pojawia się na różnych innych zabytkach w ten sam sposób wyglądająca. Kim był ów Mestkalmduk? Był pierwszym królem pierwszej dynastii z Ur. I tyle o nim wiemy, ale co się wydarzyło? I tutaj jest historia kapitalna. No miał szczęście pewien człowiek. Otóż znalazł go ten hełm czy koronę znalazł Leonard Woolley w grobach królewskich w czasie wykopalisk w Ur. Co tam się działo, proszę państwa? Tam przez wieki była pustynia. Tam nikt nie wiedział, że coś się dzieje pod ziemią. Pojechał Woolley, on żył 1880-1960, brytyjski archeolog, bardzo ważna postać, od paru tygodni się nim pasjonuje. Postać szczególna, dlaczego? Kiedyś w XIX wieku archeolodzy byli, no co tu dużo mówić, no nie byli wielkimi naukowcami i trochę nie mieli metodyki badań. Czyli kopali, to kopali równo. Co tam zniszczyli po drodze, mówiliśmy o różnych warstwach, to niestety zniszczyli.
I tak niestety odkryto chociażby Kafarnaum czy nasze zabytki w Galilei właśnie w ten sposób. Te XIX-wieczne kopania wcale nie były takie dobre. Woolley jest pierwszym, który stosuje metodologię badań w archeologii, czyli opracowuje to, co jak mówiłem na spotkaniu, te kwatery, tam po kolei delikatnie ściąga warstwy, zapisuje wszystko, dokumentuje, szkicuje, fotografuje i tak dalej. Także to wszystko robi bardzo, bardzo sumiennie i jedzie do Ur. Wiadomo było, że coś się w tym Ur zaczęło dziać już w XIX wieku, jak wspomniałem, a on zaczyna kopać. I wykopuje cmentarz. Okazuje się, że groby były głęboko pod ziemią. Takie było założenie. Kopiemy głęboko w ziemi i tam robimy pieczary grobowe. W związku z tym przez połowa trzeciego tysiąclecia, przez 4000 lat nikt tam nie zajrzał. Najeźdźcy, różne walki, wszyscy się przewalali przez to Ur i tego nikt nie ruszył. On miał podejrzenia, że niektóre z tych grobów były w starożytności splądrowane, ale tylko niektóre. Większość się całkowicie zachowała. I co on tam znalazł? Zaczął te odkrycia i znalazł tam ponad 1600 grobów. 1600, cała nekropolia. 1600 grobów, ponad 2000 ciał, czy pozostałości ciał, a 16 grobów nazwał grobami królewskimi i właśnie na nie patrzycie. Dlaczego? Bo w nich znalazł właśnie ten hełm, znalazł w nim mnóstwo kosztowności, złota, klejnotów, różnych rzeczy, które są niewyobrażalne dla mnie. Jak to odkrywałem, to naprawdę ciągle było wielkie wow, że takie coś było możliwe 4,5 tysiąca lat temu. My sobie myślimy o tej cywilizacji czasem, że to takie zupełnie jeszcze półmyślący, prawda, ledwo jakimś tam kamiennym kubkiem tam się drzeją, a to była cywilizacja potężniejsza niż my. I co tam o tym powiedział, o tych odkryciach? Zobaczcie, poziom ziemi jak wysoko i potem schodzimy zupełnie niżej i tam odkrywano te niezwykłe rzeczy. Otóż mniej więcej 2600 lat przed Chrystusem, czyli czas pierwszej dynastii z Ur i to jest mniej więcej 500 lat, kiedy ten cmentarz funkcjonował. Mamy tam 16 grobów królewskich. Co jest ciekawego? Zmarli są chowani w pozycji embrionalnej, niepodłużnej żadnej, owijani są w maty słomiane. Co jest dalej? No to będzie zaskoczeniem. Odkryto w tych grobach statuetki baranów uwiązanych w zaroślach. Księga Rodzaju 22, zaraz o tym jeszcze więcej powiem. Jest tam głęboko pod ziemią, jest kamień, jest cegła wypalana. W rękach zmarłych puchar na wodę. Dlaczego i czemu, o co chodzi, nie wiadomo. Co więcej, w grobach królewskich byli pochowani królowie, znaczy zacni powiedzmy, tyle wiemy, a obok nich bardzo często szpalery innych zmarłych. I co mówią historycy? Że to była armia tego zmarłego władcy. Ale ta armia żyła, gdy umarł władca. Więc prawdopodobnie nie było to masowe morderstwo, ale masowe samobójstwo. Czyli przychodziły do grobu ci, którzy całe życie służyli swojemu królowi, jego doradcy, kucharze, służący, jego wojsko i wszyscy się otruwali i ginęli. I leżeli przy swoim królu. Byli z nim za życia, są z nim po śmierci. Niezwykłe. Niezwykłe. Więc jak się wchodzi do tych grobowców, to jest cała armia, przy tym władcy, cała armia tych, którzy byli przy nim. Zaraz poznacie Państwo owego Woolleya, który wynosi coś z... wynosi harfę. Otóż to jest, słuchajcie, najstarszy instrument świata, jaki znamy dzisiaj. Harfę. Oczywiście struny się nie zachowały, ale kształt się zachował. Proszę zobaczyć, to jest zdjęcie, to jest 22 rok, kiedy on to robi, Woolley. Harfa oczywiście jest tam, gdzie wszystko inne, co Woolley wziął, czyli w British Museum. Na dole mamy głowę. Widzimy?
to teraz tą głowę trzeba oczyścić i dołożyć kolor. To jest głowa byka z brodą i widać harfę. Proszę zobaczyć, że harfa jest drewniana, ale ma wkomponowane blaszki i kawałki muszli w to drewno. Patrzymy na coś, co ma 4,5 tysiąca lat. I to wcale nie jest takie duże. Idźmy dalej, do różnych grobowców zajrzymy dzisiaj. Proszę zobaczyć, to są dekoracje z tych grobowców. Oczywiście włosy są dołożone, materiał jest nowy, ale to są kosztowności wyjęte z tych grobów. No, która z pań nie chciałaby założyć takiej czapki? Albo takie małe, zobaczcie, to nie są cukierki z Nowego Światu, tylko to są ozdobne jakieś korale. No, takie klejnoty tam znajdywano, więc to świadczy o niesamowitości tego miejsca. No i właśnie, co o tym myśleć? Na co my patrzymy? Pamiętacie, Abraham nie zabił swojego syna Izaaka, bo znalazł baranka uwiązanego w zaroślach. I słuchajcie, naukowcy zachodzą w głowę. O co chodzi? Bo my patrzymy, baranek ofiarny, zarośla, uwiązany, jak Jezus uwiązany, złożony na drzewie krzyża. Ale to jest już interpretacja. A może przyjąć, że autor Księgi Rodzaju wykorzystał motyw sumeryjski, ale motyw może nie do końca nam znany czy wyjaśniany, bo co może robić baran w krzakach w grobie? Bo to było w grobowcu. To ma wysokość około metra. Zobaczcie, to jest misterne, to jest oczywiście złoto. Tutaj mamy jakieś takie płytki z kafelki z muszli, więc to jest artystycznie niezwykle piękne. O co chodziło? Zgłębiam to i szukam. Jak się dowiem, to powiem, ale jest niezwykłe. Forma ofiary, może jakaś, no to też się łączy ze zmarłym, tak? Izaak został ocalony od śmierci, ale pojawia się ten baranek, więc no, jakaś tutaj musi być zależność. Ale kolejna rzecz zadziwiająca, zaskakująca jest obok, tam dalej stoi. To wygląda jak taki kozioł, skrzynia na WF-ie, co przez nią się przebiega. No gdybyśmy taki mieli w szkole, to naprawdę ho, ho, ho. Proszę zobaczyć. Ta skrzynia ma także mniej więcej 4,5 tysiąca lat. Lapis lazuli, jest skała wapienna. No, co to jest i co to przedstawia? Nazywa to się sztandar z Ur. Absolutnie to nie jest ten sztandar, ale taką przyjęto nazwę, ze względu też na to, co tam widać na tych obrazach. I ona ma dwie strony. No, już trochę przyspieszę historię. To prawdopodobnie jest pudło rezonansowe harfy, czy jakiegoś instrumentu. Więc rezonujące, nie rezonansowe, tylko, no wiecie, o co chodzi, tak? Więc jest to pudło, które w środku jest puste, które nadaje harmonię i głębię dźwięku. Do końca nie wiemy, co to miało znaczyć, ale co wiemy? Przyjrzyjmy się tym dwóm płaszczyznom. Z jednej strony widzimy takie przedstawienia, a więc sobie tutaj, prawda, na górze sobie siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, w środku jakoś tam sobie coś robią, jest owieczka, jakiś byczek z futerkiem na górze, oni są ubrani, mają swoje spódniczki zacne, tutaj gość coś niesie, jakieś zboże, tu jakieś wino. Jakbyśmy to nazwali jednym słowem, no, życie, okej. Okay. Teraz druga strona medalu. Mamy wozy bojowe, mamy konie, mamy armię w jakichś płaszczach, w hełmach śmiesznych, czapkach, w jakieś oszczepy, jakieś ten, jak byśmy to mogli nazwać? Wojna. Otóż tutaj jesteśmy dość zgodni, mamy tutaj przedstawienie po prostu wojna i pokój. Wojna i pokój. Mamy pokój, mamy czas wojny. Coś jest w czasie takim, coś jest w takim. No raz tak, raz tak. I o co chodzi w tym wszystkim? Po co to zostało przedstawione? No właśnie to jest najciekawsze. Ktoś nam to wykopał. To też było w grobowcach w Ur.
wchodził do grobowca, czytałem jego pamiętnik, to jest przejmujące. 22 rok, Leonard Woolley wchodzi do grobowca, wchodzi do pierwszej komory, nie ma, do drugiej komory, wchodzi do trzeciej, rozgląda się i patrzy tutaj za siebie obok, koło wejścia, po lewej stronie, patrzy, jest to, znalazł to i o tym opisuje. Więc byłem tam z nim ostatnio i to tam to oglądaliśmy. Sztandar z Ur. Moi drodzy, jest to jeden z najważniejszych zabytków kultury i sztuki Sumeru. No właśnie, być może jest to meryzm. Meryzm to, wiemy co to jest, tak? Czyli pokazanie całości. Na przykład na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Nie znaczy, że Bóg stworzył tylko niebo i tylko ziemię, tylko że stworzył wszystko, tak? Więc być może to jest pokazanie wszystkiego, całe nasze życie. To jest wojna i pokój. To jest coś, co jakby, no, co tak wygląda na nasz świat. I tutaj właśnie jest przedstawiony, zobaczcie, harfista i jego harfa wygląda bardzo podobnie do tej, którą żeśmy znaleźli. Czyli byk z rogami, ten akurat byk nie ma brody, ale jest ten harfista. No, ten wygląda zupełnie jak taki... No nie wiem, ale tak jak namalowany jakimś ołóweczkiem, taki trochę właśnie tak, no tak, ale to sobie wyobraźmy, to jest malutkie wszystko, tak? To jest z kamyczków, to jest, no nie za, to nie jest wielkie, tak? To są te harfy, to nie było jednej harfy, tam są różne harfy. Zobaczcie, jakie to jest. Oczywiście te sznurki są współczesne, ale żeby chodzi o to, żeby zobaczyć, jak to mogło wyglądać, bo były dziury na jakieś zaczepienia, były jakieś takie patyczki, więc to można było domyślić się, jak to miało wyglądać w założeniu. Nie wiem o tym, czy ktoś na tym próbował grać albo stworzyć replikę, ale zadziwia mnie, że to ma 4000 lat. No. Pięknie to wygląda. No dobrze, przenieśmy się do czegoś poważniejszego, bo tak nie można ciągle o takich głupotach mówić. Proszę Państwa, świątynie. Świątynie sumeryjskie. Najważniejsze obiekty w każdym mieście. Najważniejsze obiekty w całej cywilizacji. Najpierw z takiej cegły surowej i ona nie była odporna na warunki atmosferyczne, tak? Na wodę, to wszystko tak powoli tak... No, wyobraźcie sobie, połóżcie, zróbcie sobie z gliny niewypalanej coś i to tak nam będzie sobie spływało, prawda? Więc to też się rozpadało. I trzeba było budować nowe, bo to było burzone, niszczone, w ich miejsce pojawiały się nowe. I to też ważne, to wcale nie tak było, że na początku było powiedziane, musimy robić w górę. Normalnie, są domy, jest świątynia. Tylko, że ona nam się rozwaliła, to na tej kupie gliny robiliśmy nową świątynię. A na tej kupie gliny robiliśmy nową świątynię. I w ten sposób z czasem, przez stulecia, świątynie zaczęły być wyżej od innych budowli w mieście. I z czasem to stało się kanonem, że świątynia musi mieć schody i musi być wyżej. Ale początek był zupełnie inny. To potem się łączy z tym, że tą glinę wypalano, więc można było iść wyżej i pewniej budować. Takich świątyń mało się zachowało do dzisiejszych czasów. Te zikkuraty miały mniej więcej 3 piętra. Potem w Babilonie czy w Asyrii miały nawet 7 pięter, więc były dużo, dużo większe. To były budowle skanalizowane. To były budowle, które miały system jakichś ceramicznych, terakotowych rur odprowadzających wodę. No to było ważne, żeby nam nie stała woda w glinie, bo nam się wszystko rozpaćka. Te cegły były często zdobione, cegły były szkliwione, miały swoje kolory, co też dawało piękne efekty. A ta wysokość potem też pomagała dla powodzi, no bo jeśli mamy powódź, to nam ta konstrukcja też się jakoś tam ocali i uratujemy ją. Przykład jednej z najstarszych świątyń i dobrze zachowanych do dzisiaj to świątynia biała, tak zwana świątynia biała. Zwróćcie uwagę, specjalnie to też trochę było trudne, ale udało mi się zgrać mniej więcej, pokazać Państwu pewien postęp. Jak powiedziałem, pierwsze świątynie są na płaskim, potem są coraz wyżej. Ta świątynia jakby powstała na warstwach kolejnych świątyń. Nie do końca my to możemy wszystko zobaczyć, bo gdybyśmy chcieli zobaczyć, co było pod spodem, to musielibyśmy zburzyć to, co mamy.
i tego nikt nie chce zrobić. Więc co jest w środku tego wzgórza, nie wiemy. Wiemy, że jest sztucznie usypane. To jest warstwa Uruk 4a, Uruk 3, czyli mniej więcej, no już trochę młodsza, no ale nie tak bardzo, bo prawie 5000 lat temu. Taka była możliwa, to jest cyfrowa rekonstrukcja niemieckich archeologów, tak to być może wyglądało. Jak wygląda dzisiaj? No wiem, że nie będziecie wstrząśnięci, ale no... Ale proszę zobaczyć, to jest kupa gliny, którą tutaj człowiek usypał. To wcale nie jest takie przypadkowe. I to, co może budzić, zupełnie omijamy, to tutaj archeolog by po prostu spędził całe życie. Więc to jest niezwykle coś ciekawego, ale króciutko tylko o tym. Tak to mniej więcej rzut by wyglądał. Co jest ważne? Świątynia ma też funkcję spichlerza. Jest jakiś moment sakralny w środku, jakieś miejsce sakralne. Prawdopodobnie jest miejsce na ołtarz, jakaś forma ofiary, którą spalamy, którą składamy, ale są też pomieszczenia, magazyny, pomieszczenia na żywność. Zobaczcie, są bardzo grube ściany, bo trudno było w tej cegle niewypalanej jeszcze stworzyć coś większego. Próba rekonstrukcji, absolutnie wizja artystyczna, aczkolwiek na podstawie dokumentów wygląda tak, ta świątynia. No mówię, to jest współczesna rekonstrukcja na podstawie fundamentów, ich wysokości, możliwego obciążenia i tak dalej. W środku to, co proponują nam artyści, to coś takiego. Mniej więcej to jest rząd wielkości, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda człowiek w takiej świątyni. No i teraz sobie stańmy tu w środku i poczujmy się w świątyni. Tak to by mogło wyglądać. No oczywiście to jest grafika, ale no możemy się chociaż chwilę przenieść tamten czas. Tak to mogłoby wyglądać, tak? Już cofnę. Proszę zobaczyć, tu jest człowiek, mniej więcej stoi na środku, tak? Jest w środku, na środku tej sali stoi człowiek. Potem te wzniesienia były coraz bogatsze, coraz lepiej, coraz piękniej wyglądające. Bardzo ciekawą świątynią z przełomu 4 i 3 tysiąclecia jest świątynia w Al-Uqair. To jest świątynia, no, która także już na podwyższeniu pewnie sztucznie usypanym, troszkę już szersza, troszkę widać większa od tej, którą widzieliśmy wcześniej. Zobaczmy dalej. No, najsłynniejsza chyba budowla, Etemenni Gur, czyli Zikurat w Ur. się rymuje. Dobrze. Czemu tak to się nazywa? Etemenni Gur to znaczy dom, którego fundamenty wywołują przerażenie. Tu już widzimy, że jest założenie bardzo konkretne, 3 pięter na wzniesieniu. W tym dolnym poziomie to jest tylko usypana góra, czyli możemy założyć, tego nikt nie może zbadać niestety, ale że ta część to jest tylko fundament, to jest coś, co ma być zabezpieczeniem w wypadku powodzi. Wchodzimy po wysokich stopniach, tam są pewnie wcześniejsze świątynie i tu mamy 3 wzniesienia. Na samej najwyższej, najważniejsza część, a wcześniej spichlerze i tak dalej. Te kolory też nie są przypadkowe, ponieważ te cegły, jak mówiłem, te zewnętrzne warstwy cegieł były szkliwione. Dwukrotnie ta świątynia była remontowana. Pierwszy raz przez Nabonida, to jest króla babilońskiego w VI wieku przed naszą erą, a drugi raz to król Saddam Hussein już w XX wieku. Co ciekawe, imiona obu tych władców są w cegłach wyryte. Więc jak tam pojedziemy, to zobaczymy wszędzie Nabonida i Saddama Husajna. Tak, mieliśmy w seminarium kolegę, który nazywał się Adam i jakoś nazywali go zawsze Sadaś, jakoś tak strasznie. No w każdym razie dobrze, na pamiątkę Saddama Husajna. To jest czas tej 3 dynastii z Ur. Ta świątynia ma mniej więcej 20 metrów wysokości, to jest prostokąt, no prawie kwadrat powiedzmy, tak, 40 parę metrów na 63 metry. Natomiast, co ciekawe, rogi są skierowane na 4 strony świata. Czyli też jest to coś, co my potem znamy, bo nawet nasze świątynie mówimy orientowane, tak, w kierunku wschodnim, a tutaj rogi świątyni są skierowane w odpowiednich kierunkach świata. Więc to jest ten zikurat. Co z niego zostało dzisiaj? Myślę, że znamy te obrazy po rekonstrukcji Saddama.
Co jest w ogóle ciekawe, nie powiedziałem. Przy wypalaniu cegieł pieczętowano cegły imieniem władcy. To bardzo ważna informacja. Bo dzięki temu wiemy mniej więcej, z którego okresu pochodzi cegła. Cegła, czyli władca. Stąd mówię, że Nabonid tam się opieczętował. To nie to, że tam porobił napisy, że on tu był, tylko że on jakby za jego czasów te cegły zostały ulepione i wypalone, więc one tam są. Podobnie Saddam Hussein jako władca, tam jest jego pieczęć i to jest też w tych murach. Widzimy tutaj pozostałości tego podstawy, i potem tej niwelacji i tutaj też znowu glina, kolejny byłby jeszcze wyżej. Tak zostało to dzisiaj, ostatnie rekonstrukcje w XX wieku, więc wygląda naprawdę dość nieźle. Tak to wygląda dzisiaj, gdybyśmy tam pojechali, co wcale nie jest takie niemożliwe. I tutaj mamy cały Ur. Ur wygląda w ten sposób i ta świątynia nasza jest tutaj. Proszę zobaczyć, jakie to jest potężne miasto. To jest propozycja oczywiście. Mamy port rzeczny, mamy ogrody. Niektórzy uważają, że tutaj na górze też były ogrody, tarasowe ogrody w Ur. Dalej mamy potężne mury, potężna brama, która też się zachowała do naszych czasów. I tak naprawdę to miasto, no niestety rekonstrukcja, archeolodzy zawsze mają dylemat. Odtwarzamy czy zostawiamy jak jest. Więc trochę w Babilonie, w Ur zostało to przerobione. Papież tu się spotykał, Franciszek był tu niedawno, więc też tam pozostałości tego widać. Widzimy tutaj tą część pałacową, ogromne, potężne pałace i część dla ludzi. No ogromnie tereny dookoła miasta otoczone wielkim murem. Całość to kilkadziesiąt, ponad 100 może tysięcy mieszkańców. Takie domy też ciekawie bardzo wyglądają. Proszę spójrzmy. Domy są piętrowe. W środku jest dziedziniec, który pomaga doświetlić całość, ale także jest do systemu wentylacji bardzo potrzebne. Są małe okienka, bo trudno je zrobić w tym warunkach, a druga sprawa jest gorąco, więc musi być wentylacja, ale też chłód. To potrzebne. Drewno używane jest do wzmocnień, ponieważ tam nie było kamienia. Kamień mogli sobie pozwolić bogaci ludzie, którzy sprowadzali kamień z innych miejsc. Tam też nie było tych drogich kamieni, złota, to wszystko trzeba było importować, więc no, jakieś transakcje wymienne, może za zboże, nie wiadomo jak to wyglądało. Była kuchnia w środku, palenisko, osobno w innym pomieszczeniu było palenisko. Prawdopodobnie także w każdym domu była kaplica, czyli jakaś forma miejsca, gdzie, no my dzisiaj mówimy kaplica, ale miejsca, gdzie było to było taka sfera sakrum, domowa sfera sakrum, gdzie można było być z bóstwem. Tak wygląda to, powiedzmy, w takim trochę uproszczeniu, w takim no, grafice z książki, ale żeby oddać to, że to wcale nie było takie byle jakie, bo my widzimy kupę kamieni i tyle, a to wyglądało naprawdę porządnie i takich domów było mnóstwo, ale to były, cofnę, to były takie domy, przepraszam, to były takie domy malutkie, a taki pałac potężny, no jeśli to wyglądało w ten sposób, naprawdę robiło wielkie wrażenie i było potężne. Dalej. Na chwilę się przenieśmy już na koniec do archeologii, do mitologii. Chciałem o jednym powiedzieć zwierzęciu, o mitologicznym ptaku. Od paru lat badam smoki i ich obecność w kulturze. Więc tutaj mamy dziwne stworzenie, bo to jest ptak, ale on ma głowę lwa. Ptak z głową lwa nazywa się Anzu i ma też jeszcze inne imię, Imdugud. I jest niezwykłym ptakiem, bo ma niezwykłą moc. Używając skrzydeł tworzy burze piaskowe, wichury i jakieś trąby powietrzne, tak? Więc ma niezwykłą moc. To ciekawe. Patrzyli na takie zjawiska i stwierdzili, że to pewnie ptaki. I jest to jeden z najważniejszych bohaterów mitologii Mezopotamii, mitologii sumeryjskiej, dlatego że występuje w wielu eposach, poematach i często też towarzyszy tam bogom. W związku z tym, jak przechodzimy przez muzeum w Luwrze, to często bardzo widzimy takiego ptaka. Czemu jest ciekawy? No bo on, no właśnie, to jest też ciekawe.
bo ten oto, no to właśnie są, to są te w pałacach, na ścianach, w kafelkach, bardzo często ten występuje Anzu. Otóż on ukradł królowi Enlilowi, bogowi, którego znamy z eposu o Gilgameszu, ukradł tabliczkę przeznaczenia, tabliczkę losu. Bardzo ciekawa historia, bardziej może mit czy legenda. Otóż tabliczka losu, kto ją ma w rękach, może kierować losami świata. I Enzu ją ukradł, potem ją oddał, niestety tam musiał zginąć, ale jak miał tą tabliczkę, to bogowie strzelali do niego, a on mówił do tej tabliczki, żeby go nie zabijano i te strzały zawracały od niego. Więc taka bardzo ciekawa tabliczka, która kierowała losami świata. Tabliczka, która interesowała też Hitlera w pewnym momencie. Dobrze, moi drodzy, na koniec chciałbym wrócić do Leonarda Woolleya i na koniec pozwólcie przeczytać jego, może właśnie na tle tego ptaka starożytnego. Otóż tak, Woolley mówi tak. Przepraszam, coś mi się innego otworzyło niż to, co chciałem. Woolley mówi tak. Jeżeli wysiłki ludzkie będziemy oceniać wyłącznie według ich powodzenia, to Sumerom przyznać trzeba chlubne, ale niewybitne miejsce. Jeżeli jednak ocenić je według oddziaływania na rozwój historii, to zasługują oni na bardziej poczesne miejsce. Kultura Sumerów, która rozświetliła mroki świata pogrążonego jeszcze w głębokim barbarzyństwie, nabiera wtedy znaczenia jednej z pierwszych dźwigni rozwoju świata. My wyrośliśmy w czasach, kiedy źródła wielkich nauk doszukiwano się w Grecji i wierzono, że sama Grecja, Atena, wyszła z głowy Zeusa olimpijskiego. Widzieliśmy jednak, jak ten wykwit kultury ciągnął swe soki od Lidyjczyków, Chetytów, Fenicjan, z Krety, Babilonu i Egiptu. Tak mówiliśmy, komentując może Woolleya, że to wszystko się bierze z Grecji, a to wcześniej skądś tam, z Egiptu, z Babilonu. Ale te korzenie sięgają jeszcze dalej, bo za wszystkimi tymi ludami stoją Sumerowie. I to Sumerowie dali korzenie dla Babilonu, Egiptu, Chetytów, Greków, Rzymian i tak dalej. I tym chciałem na dzisiaj skończyć. Dziękuję Państwu. Najbliższe spotkanie, 24 listopada, normalnie w środę, księga Ezechiela. Natomiast 6 grudnia spotkamy się znowu w poniedziałek, ponieważ 8 grudnia w środę są święcenia diakonatu, będzie długa msza z biskupem Michałem, więc też nie wygramy. Więc 6 grudnia w Mikołajki zapraszam na teksty. W końcu opowiem o eposie o Gilgameszu, o Enuma Elish i o tym wszystkim, co to znaczy, skąd to się wzięło i jakie ma znaczenie dla Biblii. Bardzo spotkanie ważne. A wcześniej księga Ezechiela, proroka czasu niewoli babilońskiej, już 24 listopada. Tyle.